Siemanko, z tej strony DarkBoyZBO, a dzisiaj sobie kontynuujemy naszą przygodę z Minecraftem. Taki oto zestaw. Lecimy. Tak się prezentuje pudełko z wszystkich stron. OK. Otwieramy. Zobaczymy sobie zawartość. Tak, nie będę się pieścił z pudełkiem. Zobaczymy sobie zawartość, co my tu mamy. Tak, jest instrukcja i dwa woreczki. To ja się zabieram za składanie, a za chwilę sobie omówimy już zbudowany zestaw. Tak. Tak, jestem już po złożeniu i co my tu mamy? Co my tu otrzymujemy? Dwie minifigurki. To jest Alex, jak było napisane na opakowaniu, tak. Tu mamy takie dwa potworki, stworki. Tu mamy potworka, tak. Dobra. Nietypowy. Kufer. Tak, skrzynka taka, no. Zazwyczaj jest brązowa, a to jest taką jasno brązowa. I kawałek terenu. Multum części zapasowych i ten kawałek terenu podwodnego otrzymujemy w tym zestawie. No, fajne. Do zabawy fajne. Tak, jeszcze wam pokażę funkcję zabawową, bo ten kufer wkładamy tu, tak, i możemy sobie go, nie wiem czy to zadziała, o tak wystrzelić. No, to tyle było zabawy, dobra, to chyba na tyle, polecam do na początek zabawy z Minecraftem, polecam ten zestaw, jak i ten, co poprzednio recenzowałem, czyli przygoda w Tajdze chyba, tak, ogólnie Minecraft fajny, chociaż nie grałem w grę, ale fajne. To co, podobało się, standardowo łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie, hej, cześć, na razie.